Witam, prawda. Witam, prawda. I teraz chwila prawdy właśnie następuje, kiedy ja wchodzę i idę budować skrzyneczki. Czy one naprawdę są takimi skrzynkami, jakie znamy? I jakie kochamy? Jest w magazynowych, więc musi być dobrze. W naszej bazie się nagle ziemia pojawiła. Coś tu się ewidentnie źle zapisało. Dobra, nie mam czystego ferrytu. Metalu chromatycznego też mi zabrakło. Dobra, to zróbmy to. Zróbmy to. Nie mam ferrytu zwykłego, to zaraz idę. Ferryt to był chyba z ziemi normalnie, nie? Z tych kamieni niektórych. Musisz dwa razy chyba przerobić, jak się nie mylę. Mała skrzynka jest. Okej. Okay. Skibidi. Chyba cię zaniepokoiło, ale tu coś te skrzynki za bardzo nie chcą. Co? Nie. Nie przechowują. Muszą. Nie wierzę w to, nigdy w to nie uwierzę. Dobra, już sobie osobisty rafinator instaluję. Idę po ferryt. No nie, to by było bez sensu. Przecież ja odkrywałem schematy, kurde, tych szafek i gdzie to jest teraz niby. A jest. Pył ferrytowy, no. No nie da się. No nie ka... Nie. Jak oni mogli to zrobić? Ale bez sens, po co oni to takie zrobili dziwne? Po co nam tego typu dekoracja? Ja nie wierzę w to, muszę i tak to sprawdzić sam, nie? No wiesz. Po prostu, no nie wierzę w to po prostu i tyle. Ale żeby ten kontener był taki wielki, że to jest kurde chore. My gdzie my to będziemy składować? Ale to bez sensu, no jak masz jedyny sposób na to, żeby przechować cokolwiek, to jest kontener, który trzeba naładować prądem jeszcze. Zanim będziesz mógł swoje graty gdziekolwiek wcisnąć, to musisz jeszcze prąd rozkminić. No nie zgadzam się. Też się nie zgadzam na to. Masakry. Dobra, sprawdźmy to. Nie no, co oni zrobili? No kurde, bez jaj, mała skrzynka stoi. No, serio? Ja pierdziele, no nie wierzę w to. No przecież to jest kompletna bzdura teraz, nie? Oh my fucking god, czekaj, zobaczmy co tam jeszcze, bo ja mam jeszcze inne rzeczy. No to już jest w magazynowych i co, i nie da... O nie... A zamknięta skrzynka też jest dla pizzy, tak? No po prostu nie mam siły na to, nie? Najgorsze, że otworzyłem kontener, ale... Nie wiem, gra tego jakby nie... Nie chcę mi zaliczyć tutorial. Shit. Chyba muszę ten prąd podłączyć w końcu do niej.
Właśnie, archiwum komputerbazy. Ja mam przeszukać archiwa. Taką misję. Dostałem dwie skrzynki. No dlaczego tu się nie da E nacisnąć i tam jakieś chociaż cztery sloty powinny wyskoczyć. No nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Co? Masakier. Nie wierzę w to, nie? Że tu się nie da nic wsadzić. O, shit, man. Czy to może trzeba podłączyć prąd? No to by byłoby sens. Okej. Ja pierdzielę, dobra, to trzeba kontener zbudować. Co to jest? Reaktor na biopaliwo. Umiem coś takiego zrobić w ogóle? Mam reaktor. Tylko gdzie by to dać teraz ten kontener? No, god damn it. Dobra, jestem, kurde. Ale mnie ten kontener denerwuje. Budujesz kontener, nie? Teraz, bo przecież no, co mam zrobić? Włączyć, no bo ja nie wiem, co, czemu nie chcę dalej. Kurde, bo to... Może damy go gdzieś tak, żeby nam nikt go nie okradł na dachu. Czy coś? Czekaj. Tylko się kable pociągnie tam. No ale przecież ja zrobiłem kontener, co wy jeszcze ode mnie chcecie? I dalej mi się podświetla to chujstwo, za przeproszenie, że mam to zrobić, jak to już jest zrobione. Jeszcze blacha metalowa, nie. No. Teraz mi gra podpadła, jeszcze mało, że z tymi pojemnikami. No z tymi pojemnikami to trochę... Po co komu dekoracja w postaci szafki, jak nie może z tego korzystać? No dokładnie. Dobra, nie wiem, archiwa komputera bazy, przeszukaj archiwa na obecność danych. I, ale nie mam takiego czegoś, jak tu wchodzę do tego komputera, więc nie wiem, o co chodzi. Więc badanie społeczności, mam takie zadanie na przykład. No też je miałem. Nic, podłączę ten kabel. Zobaczę, czy to coś. To co, bo znowu budujemy z powrotem ten? Platformę? Nie, chyba nie. Zresztą musimy się w ogóle zastanowić, jak to... Jak to zrobimy? Ja chcę zobaczyć, jak ten kontener w ogóle działa, na jakiej zasadzie. Aha, no jest, pola 20 sztuk. Wow. Tylko, że reaktor działa minutę, nie? Ja cię kręcę, nie? No i no nie wierzę. Nie chcę mi misji zaliczyć. A gdzie ty jesteś teraz? No, zaraz przed bazą stoję. Czekaj, bo gra może ode mnie wymaga, żebym przypiął bazę, ale... Dobra, ja też to spróbuję zrobić to samo. Zobaczymy, czy mi się uda. Dzisiaj już zbudowałem sobie ten kontener. Tylko, że go usunąłem zaraz. No ale tobie chyba zaliczyło, a mnie nie chce zaliczyć. Może musisz u siebie zbudować ten kontener znowu. Też taka bzdura może być. Może być też taka. Wiesz co ja zrobię? U nas na dachu zbuduję kontener. Usunę ten taki daszek i zbuduję kontener.
Dobra, to ja idę do swojej bazy, bo nie mam pomysłu. Może faktycznie muszę u siebie stworzyć. Gdzie jest moja baza, nie? Bo a jest. Ale w ogóle jaki bezsens, żeby pojemnik do przechowania potrzebował prądu. No. Dali tu dobrze z tym, kurde, też. No, magazynowe. I w ogóle dali ci to też jako magazynowe te skrzynki i tak dalej, nie? Ale chuja, nic nie możesz tam wsadzić. Aj. Rafael, mam nadzieję, że to my coś skopaliśmy i źle to interpretujemy i jest jakaś możliwość. No, jest jeszcze cały czas właśnie, biorąc pod uwagę tą grę, no to cały czas sami odkrywamy nowe rzeczy, więc może my coś skopaliśmy. Brawo, brawo Joe. Jednak o to chodziło, że musiałem u siebie. No, tak myślałem. Trwa odzyskiwanie archiwów za 2 godziny dopiero. To my możemy sobie pograć. To skoncentrowany węgiel. Dopiero za 2 godziny dostanę aktualizację zadania. A, okej. Okay. Ale też bzdura, nie? A ja? To czemu ja jeszcze nie dostałem? Mi nie pisze kiedy. Mówi, żebym przeszukał komputer bazy, ale już próbowałem. Teraz ja mam skonstruuj reaktor na biopaliwo, czyli już się zaktualizowało niby. Okej, okay, no to ja nie mam teraz chuj wie o co chodzi. Oj Boże. To czasami ta gierka to tak. Dobra, wiem co zrobię, ale muszę mieć węgiel. Wydaje mi się, że to są jeszcze pozostałości swojego niedorobienia. No. A nie ten. Ciekawe, czy jak mam skoncentrowany węgiel, to mogę z powrotem na węgiel przerobić. Chciałem zrobić normalnie następne piętro i tam by się walnęło. Nie wiem, ile wejdzie tych kontenerów. Ze 2. Tak, na węgiel z powrotem. No i dobra. To dawaj mi ten węgiel. Dobra, to zrobię ściany. A połącz się z zasilania, czy muszę stworzyć jakieś dziadostwo? Lampkę na przykład, o. Cyk. To ciekawe, że ty tego nie miałeś, jakby. Ja robię w ogóle coś innego. Bo mi kazało teraz stworzyć oświetlenie. Miałeś takie zadanie? Nie. Nie miałeś. Nie, po tym jak stworzyłem kontener, to mi mówi, żebym przeszukał archiwa bazy. Komputera. No i szukałem, znaczy wszedłem do komputera, ale nic tam nie ma. Jest normalnie, tak jakby nic nie było. No, no mi teraz zaliczyło, ale czekam na co dalej się pokaże. Lokalizuj nadajnik dalekiego zasięgu. Mhm. Czyli na inną planetę się trzeba udać. No dobra, to jakiś postęp jest. A nie, zaczekaj na przywrócenie kolejnych danych. Okej. Okay. Ale mi to trochę tego pyłu ferytowego zeżarło. To wszystko. Okej, dlaczego nie chce się połączyć? O, a wiesz co, może ten... No bo ty i tak musisz 2 ściany w górę, żeby się to zmieściło, nie?
Może. Bo kontener się nie mieści na jednym... Aha. No to, to się zrobi. Ale węgla nie możesz. No, już się skończył. Ale cyknę ten, cyknę tutaj ten kontener teraz, tak jak jest nawet, bo chcę to po prostu... Chcę mieć w końcu magazyn jakiś... Nie wiem, gdzieś tam jakoś tak się zmieścić. A wiesz co, my... A nie mam ferytów. My też jesteśmy 10 IQ. Kurde, bije mnie coś tu. Bo wiesz, wiesz czemu? Bo przecież jak będziemy korzystać z magazynu, no, przecież możemy jakby na 10 sekund uzupełnić, wejść do skrzynki, włożyć co trzeba, albo wyjąć. Wiesz o co chodzi? Nie. Nie. Że nie musimy mieć prąd cały czas podłączony, wystarczy tylko na moment, na ten moment, w którym korzystamy ze skrzynki. Aha, no, no, no. No tak, niby tak. Tylko właśnie nie wiem o co chodzi, bo może jest tak, że... Bo w ogóle pytanie brzmi, po kiego wała ten prąd jest potrzebny, żeby otworzyć drzwi, czy żeby w ogóle można było coś w środku trzymać, nie? Ja w ogóle nie wiem, po co ten prąd tam jest. Ja nie wiem, czemu znowu nam trawa wchodzi w bazę. Co tu chodzi? Dobra, muszę czystego ferytu trochę. Podejrzewam, że to tym prądem chodzi o to, żeby po prostu, żeby była sposobność wykorzystania tego węgla, to uwalili takie coś na siłę. No to dali na siłę bez kitu. A, bo nie zmieniałeś koloru, dałeś ten bazowy. Dałem go jaki, ale chcesz to zmienić. Dobra, strzelę tutaj. Kontener. Dobrze jest? Nie, dodaj, śmiał. Dobra, komponentów. Co? A, bo ja potrzebuję namagnesowanego ferytu. God damn it. Oh. Okej. Okay. Czekaj, jaki kolor wybierzemy? Szary i... A nie, bo tutaj było coś tam... Czerwony i biały chyba, czy czerwony i czarny? Czerwony i biały chyba. Czerwony i biały, no jest. Nie, podejrzewam, że będziemy musieli robić tak właśnie, że tylko na chwilkę. Tylko na chwilkę podłączymy prąd i... Dobra. I teraz muszę ten zbudować... reaktor na biopaliwo, nie? No. Czekaj chwilę, bo muszę blachę zrobić. Kurczę, a jaki jest ten kolor podstawowy tej bazy? Wiesz, pamiętasz? Nie. Tej nie podłogi, wiem. Wiesz o co? Nie wiem, ale chyba, nie wiem. Chyba w ogóle, nie wiem. A dobra, już zresetowałem. Okay. No bo wiesz co, bo tam ten poziom, gdzie będziemy trzymać te pojemniki, tak musi być większy niż... niż nasze piętro, te użytkowe, że tak to nazwać. Spoko. Nie, zrobić symetrycznie, niesymetrycznie, może niesymetrycznie. Jak chcesz, kombinuj. Zaskocz nas. No, a ty kurde, co to? A tak sobie myślę, a niech tam marnuje węgiel. A tego węgla to nie ma jakoś mega dużo.
dobra, zrobimy. Ale jak będziemy mieli w końcu jakiś pojemnik, to właśnie będzie można nawet, wiesz, przeznaczyć czas na zbieranie jakichś surowców i magazynowanie ich, żeby nie było właśnie takiego czegoś, że chcesz coś zbudować, chcesz coś zrobić, ale czegoś nie masz, nie? I latasz, szukasz, tylko po prostu, dobra, dzisiaj zbieramy w chuj węgla, jutro zbieramy, wiesz, w chuj tego i latamy, normalnie zbieramy po prostu. Masz cały ekwipunek zawalony, na przykład węglem, miedzią, potem czymś innym. Wiem, o co chodzi, że nie musisz później w przyszłości tego szukać, tylko... No. Zawsze możesz sięgnąć po zasoby. I o to chodziło w tych, żeby mieć te magazyny właśnie, żebyś ty nie nosił ze sobą tego całego shitu, tylko po prostu, wiesz... A tym bardziej te mikroprocesory, bo to się przydaje, a kupiłbyś od razu tego, nie wiem, 20 i na 100, chociaż. No. Dlatego tak żeśmy strasznie chcieli bardzo mocno. Wypadłem przez dziurę. Żeby te skrzynki działały. Wow. Jaki hangar. Nie no, to musi być duże, bo patrząc po wielkości tych kontenerów. Na pewno też reaktory się da budować lepsze, a my mamy jakieś badziewny. Widziałem to nawet schemat. To może reaktor gdzieś tu na środku, tak jakby, albo gdzieś właśnie schowany taki, nie? No, tu tak na środku, tak dobrze powiedziałeś, bo było najlepiej. To walnę tu, gdzie stoję. A, już węgla nie mam. Trzeba poszukać węgla. Jeszcze blachę zapomniałem zrobić. Nie wiem, czy to jest akurat spoko. Nie. W ogóle drzwi zasilane z prądem. To by było fajne, gdyby ten prąd można było łatwo wygenerować, to byśmy zrobili taką bramę, że jak wlatujesz tu na górę, to się otwiera przed tobą brama i wchodzimy do magazynu, nie? Fajne by to było. No, dobre by to było. O, mnie się coś gierka buguje tutaj na tej planecie. Tekstury. Okej, a ten projektor na biopaliwu, jego się wyłącza czasami? Oj, to sprawdź, bo... Nie widzę właśnie. Bo zostało 10 sekund z tego, co doładowałem, nie? Działania. No i tak właśnie myślałem, czy nie będziemy tylko ładować tego reaktora wtedy, kiedy nam będziemy potrzebować korzystać z tego. Dobra, ja próbuję teraz wcisnąć... Już się wyłączył, ale ja jestem jeszcze w jakby opcji kontenera, 20 pól ma, więc całkiem nieźle. I zacznę tam przerzucać właśnie teraz jakieś rzeczy. Tylko wiesz co, sprawdź jeszcze zanim będziesz wrzucał cokolwiek, to no. Upewnij się, że jak wrzucisz jedną rzecz i prądu nie będzie i znowu zasilisz, to czy nie zniknie ta rzecz, która była. No, możliwe, że właśnie dobrze, bo masz rację, no. Bo jak się okaże, że znika, no to lipa tam wrzuć jeden węgiel. Okej. No jak wystarczy tylko zasilać sporadycznie, no to luz, nie? To będziemy tylko wrzucać wtedy, kiedy no, będzie potrzebny ten pojemnik. No. Można tlenem jeszcze doładować. Ja bym nie ryzykował. No właśnie nie mam węgla teraz, żeby wrzucić, ale wsadziłem pył ferrytowy do tego. I właśnie byśmy teraz trzeba węgla trochę rzucić. Moja formie właśnie ten węgiel cholerny. Nie widzę tu nigdzie go niestety. No i tak byśmy zrobili, nie? W tym kontenerze moglibyśmy napieprzyć właśnie jakiegoś węgla, jakichś takich podstawowych minerałów. No i tych mikroprocesorów i innego badziewia. Bo ten, mówię, o tych mikroprocesory to są straszne w tych wszystkich schematach praktycznie potrzebne. No. Kurde, skąd węgiel teraz?
Z tych drzew jest sporo. Niektórych. Ja tu, ano, trochę wpadło. Ja już tu wszystko farmię, nie? Po prostu co wpadnie po drodze. Okej, okay, nieźle, nieźle. Z drzew trochę węgla jest, no. No, drzewa dużo dają. Drzewa się opłaca kosić. Jak to nasza baza wygląda stąd? No, ciekawie w sumie. Takie przydałoby się takie kolumny zrobić pod tym, co ty ten... Tak, wiem o czym mówisz, no. To by fajnie to, też. To by było dobre. Tylko my, czy my mamy taki... Nie, no da się w sumie. Cztery ściany jakbyś miał, wiesz o co chodzi. Jedną u podstawy fundament i cztery ściany do góry jakbyś aż do momentu, kiedy się styka z tym. No, coś w tym stylu. Taka niby kolumna, trochę oszukana, ale... Kto wie, tam pewnie jakieś w tych schematach jakieś dekoracyjne rzeczy, może są jakieś kolumny takie typowe, no, że my, no, nic nie mamy na razie. Dobra, idę zobaczyć teraz, czy to nie zniknęło. No, teraz chwila prawdy, bo jak to zniknęło, to jesteśmy uwaleni totalnie. Rzućmy węgla tak na 15 sekund. Nie, na minutę jest, dobra. Zobaczmy. I co, czy teraz jest tam ten pył? Chwila prawdy. Jest. Dobra, czyli tak jak mówiłeś, będziemy rzucać, ładować tylko wtedy, kiedy chcemy coś wyciągnąć. Dobra, to ja przerzucam tutaj jakieś pyły ferrytowe. Właśnie węgiel. Tlen zostałem, azotan sodu jakiś. No to uspokoiłeś. No pewnie będziemy wszystko węglem, nie? Ładować, no bo to nie jest aż tak potrzebne, ten węgiel założyłem skoncentrowany. No. No wrzucam po prostu rzeczy. Po prostu wrzucamy tutaj wszystkie i one się będą dobrze stakować, przecież one się stakują po ile? Po 1000 spokojnie, nie? O, więcej nawet niż po 1000. No. Chyba widziałem, że był węgiel, to chyba po 30 tysięcy się stakuje. No to zajebiście. Czyli po prostu tutaj wszystkie wrzucam, jakie mam i będziemy dorzucać, nie? I jak ktoś będzie potrzebował, to sobie przyjdzie wziąć. No. I właśnie wydobędę ci trochę tego parafinu, nie? Bo potrzebowałeś. No, ja mam tutaj też już trochę. Można wrzucić... Sód i tlen zostawiam, bo to jest ważne. No i kurde, ile od razu miejsca w ekwipunku. Zajebiście. Możliwe, że te kontenery alternatywne, które tam były w bazie, są po prostu mniejsze. Też może być taka opcja. Nie słup. No, już jest weselej, naprawdę. Yes, sir. Udało im się, w końcu zdobyli. Misja od początku gry praktycznie. Od samego początku gry mieli misję. Musimy mieć jakieś kontenery, bo nie ma miejsca w ekwipunku. Jest, udało się w końcu. To zajebiście, że też ten, że to działa tak jak rozkminiłeś, że jest w zasadzie prąd jest potrzebny tylko na chwilę, żeby w ogóle otworzyć, a później już jest luz. Zajebiście na maksa. W zasadzie to jest taki w zasadzie też jakby system ochronny, że jak ktoś by na przykład przyszedł i nie miałby jak załadować tego prądu, to nie otworzy tego kontenera. Nie? No, trochę tak, chociaż i tak tam zaznaczyłem, że gracze nam nie mogą. No, spoko, ale ten, no.
No dobra, to co ja tu potrzebuję? Sprawdzimy w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście i do następnego. Na razie.